Witam Państwa. Minęła godzina 10, więc rozpoczynamy szkolenie. Tematyka szkolenia poświęcona jest zagadnieniom, które projektanci przesyłają do działu pomocy technicznej. Dzisiejsze szkolenie mamy podzielone na kilka modułów. Pytania ogólne, analiza i obliczenia, problemy oraz przydatne funkcje. Jeżeli chodzi o pytania ogólne, które pojawiają się najczęściej, to pierwsze z nich, czym różni się wersja Basic od Pro? W pierwszej kolejności możemy powiedzieć, że wersja Basic nie współpracuje z Revitem, wersja Pro współpracuje z Revitem. Więc jeżeli chodzi o program OZC, wersje Pro dają nam możliwość zaimportowania modelu budynku z Revita. Wersje Basic tej funkcji niestety nie mają, a jeżeli chodzi o program SET w wersji Pro, daje nam możliwość wygenerowania pliku, który możemy następnie otworzyć w programie Revit. Wersja Basic tej opcji nie ma. Dodatkowo, jeżeli chodzi o wersję Audytora OZC Pro, posiadają one funkcję generowania świadectw energetycznych i też bezpośrednio z programu takie świadectwo możemy wysłać. Wersja Basic oczywiście tutaj też tej funkcji nie posiada. I kolejne pytanie, jakie są ograniczenia wersji próbnej Audytora? Jeżeli pobierzemy sobie wersję próbną programu Audytor, będzie ona w pełni funkcjonalna. Jedyne ograniczenie to czas trwania licencji próbnej i licencja próbna trwa 14 dni. Po tych 14 dniach licencja nam wygasa i wówczas tutaj musimy zdecydować, czy zakupujemy wersję pełną, roczną czy też bezterminową. Dodatkowo, jeżeli chodzi o program SET, po wygaśnięciu licencji próbnej w dalszym ciągu program SET będzie się uruchamiał, tylko musimy pamiętać o tym, że będzie to tryb przeglądarki projektów. Nie możemy wtedy już nic edytować, nic zmienić. Jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie obejrzeć projekt, który mamy. Jeżeli chodzi o kolejny moduł, analiza i obliczenia. Pierwszy problem. Na świadectwie nie zostały wyświetlone wszystkie przegrody, których użyto w projekcie. Dlaczego? I przejdziemy sobie od razu do programu OZC i mamy zakładkę z przegrodami. Ja włączę sobie tutaj tryb analizy, tak żeby Państwu pokazać, że rzeczywiście tutaj na przykład ściana zewnętrzna o symbolu SZ51 została użyta w tych pomieszczeniach. A SZ poddasze też zostało użyte i mamy ścianę wewnętrzną 41. Widzimy tutaj, że w pomieszczeniach się pojawia i 15 również się pojawia. Przeliczymy sobie teraz nasz plik i przejdziemy od razu do zakładki ze świadectwem, czyli wyniki świadectwa energetyczne. I mamy nasze przegrody w budynku. I tutaj od razu Państwu powiem, że ani tych ścian zewnętrznych, ani ścian wewnętrznych, które zostały rzeczywiście użyte w naszym modelu, na tym świadectwie nie ma. Kolejny raz musimy przejść sobie do zakładki z przegrodami. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj na samej górze jest przycisk na świadectwie. Użytkownik indywidualnie może wybrać, czy dana przegroda ma zostać wyświetlona na świadectwie, czy ma zostać ukryta, tak? I w tym momencie, jak sobie przejdziemy, czy to do tej ściany SZ51, czy to do ściany zewnętrznej SZ poddasze, ściany wewnętrzne SW41 i 15, widzimy, że ta opcja nie jest zaznaczona, więc ja sobie tutaj po kolei przejdę po tych przegrodach i wybiorę wyświetlanie ich na świadectwie. I teraz kolejny raz próbujemy wykonać obliczenia i idziemy do zakładki wyniki, świadectwa energetyczne. I widzimy, że tutaj zarówno SW15, 41, jak i te ściany zewnętrzne zostały wyświetlone na naszym świadectwie. Kolejne zagadnienie, które poruszymy, to dlaczego strumień powietrza infiltrującego dla stref i grup nie jest sobie równy. I tutaj pokażę Państwu filmik, który mamy nagrany, który rzeczywiście przedstawia ten problem. Tak pokazuje, że te strumienie dla stref i grup nie są sobie równe. Czyli tak, w analizowanym przez nas przykładzie na każdej z kondygnacji została wprowadzona strefa budynku i w strefach mamy umieszczone grupy, do których przypisane są poszczególne pomieszczenia. I tak, wykonujemy od razu obliczenia w naszym przykładzie. I przechodzimy do wyników. Wybieramy sobie zestawienie stref budynku. I tutaj sumując otrzymujemy wartość 97,8 m3 na godzinę, jeżeli chodzi o ten strumień infiltrujący. I idziemy teraz do zestawienia grup pomieszczeń. I w tym miejscu sumując ten strumień otrzymujemy wartość 195,4 m3 na godzinę, więc zdecydowanie więcej. I z czego wynika rozbieżność? Rozbieżność ta wynika z normy, która została wybrana. Jest to norma 12831. I tutaj do obliczeń wykonanych dla pojedynczych pomieszczeń przyjmowana jest najbardziej niekorzystna infiltracja, czyli taki przypadek, w którym całe infiltrujące powietrze napływa z jednej strony budynku. I w obliczeniach tych uwzględniamy współczynnik 2. I te wyniki są zawarte w grupach pomieszczeń. A jeżeli chodzi o strumień powietrza infiltrującego dla całego budynku lub jego części, czyli w naszym programie są to tak zwane strefy budynku, wyznacza się go przez wymnożenie strumienia powietrza infiltrującego przez współczynnik 0,5. Zakłada się wtedy, że ten najgorszy przypadek nie wystąpi jednocześnie we wszystkich pomieszczeniach w budynku lub jego części. I tak jak wspomniałam na samym początku, te obliczenia są wykonywane zgodnie z normą 12831. Kolejne pytanie dotyczy audytora OZC. I dotyczy tego, czy można rozdzielić obciążenie cieplne z jednego pomieszczenia do pomieszczenia drugiego. Oczywiście można coś takiego zrobić i w tym celu musimy sobie przejść do zakładki z pomieszczeniami. I na przykład mamy pomieszczenie 204. Mamy tutaj informację, jakie obciążenie cieplne zostało wyznaczone, zostało obliczone. I w tym momencie, jak chcielibyśmy rozdzielić to obciążenie cieplne do innych pomieszczeń, mamy tutaj taką tabelkę. I w tej tabelce możemy wpisać, że na przykład to nasze obciążenie ma zostać przeniesione, ma zostać rozdzielone do pomieszczenia 203. Tutaj od razu pojawia się nam 100% rozdzielenie tego naszego obciążenia cieplnego i też od razu powiem, że jeżeli rozdzielamy obciążenie, to musimy przenieść 100%, nie możemy przenieść na przykład 20%, a 80% zostawić sobie w tym pomieszczeniu. I tu oczywiście też możemy zrobić tak, że wpiszemy kilka pomieszczeń i sami sobie wybierzemy, jakie mają być proporcje. Teraz tak, jak z tym rozdziałem wykonalibyśmy sobie obliczenia i przejdziemy sobie do zakładki wyniki, zestawienie pomieszczeń, to tutaj dla tego pomieszczenia 204 w dalszym ciągu to obciążenie cieplne, które zostało wyznaczone, będzie pierwotne z tym wynikiem, który był początkowo wyświetlony. Jeżeli chodzi o ten całe to rozdzielenie obciążenia cieplnego, to ono będzie wyświetlone, uwzględnione w zakładce wyniki dane dla programu CO. Tutaj już dla pomieszczenia 204 nasze obciążenie cieplne wynosi 0 watów. Więc musimy tutaj pamiętać o tym, w których wynikach te obliczenia są uwzględnione, w których wynikach te obliczenia nie są uwzględnione. Kolejne pytanie, jak wprowadzić grzejnik podłogowy bez izolacji? I tutaj przejdziemy sobie od razu do programu SET. Zakładka dane, konstrukcje grzejników podłogowych. I w tym miejscu oczywiście musimy zadeklarować, jaka jest izolacja, jaka jest dodatkowa izolacja cieplna, jaka jest izolacja przeciwwilgociowa. I nie ma możliwości, żebyśmy tutaj sobie czegoś takiego nie zadeklarowali. W związku z czym zawsze możemy włączyć sobie jeszcze szczegółową konstrukcję i w tej szczegółowej konstrukcji zadeklarować sobie, jakie są warstwy występujące nad rurkami, jakie są warstwy występujące pod rurkami. I tutaj w momencie, kiedy mamy włączoną tą szczegółową konstrukcję, oczywiście program, wykonując obliczenia, wszystkie te nasze zmiany uwzględni i przeniesie do wyników. I ostatnie zagadnienie z tego modułu dotyczy tego, jak wprowadzić zawory na odcinkach pionowych. Tutaj możemy powiedzieć, że jest opcja, w której możemy program poniekąd oszukać. Ja jeszcze zanim pokażę to bezpośrednio na programie, to pokażę to na prezentacji. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tych zaworów na odcinkach pionowych, to oczywiście taka możliwość istnieje poprzez wprowadzenie dwóch przewodów i zadeklarowanie dla nich różnych poziomów. Dodatkowo musimy też pamiętać, że program wszystkie przewody pionowe, które oznaczone są symbolem pionu, narysuje automatycznie na naszym rozwinięciu. I dzięki temu będziemy mogli tutaj sobie wstawić te dodatkowe zawory bezpośrednio na rozwinięciu. I teraz tak, jak przejdziemy sobie na nasz rysunek. Ja już tutaj nam zasymulowałam ten fragment, tak? Czyli mamy przewody, mamy pion. I teraz tak jak sobie dwukrotnie klikniemy w ten pion, to program przenosi nas bezpośrednio na rozwinięcie. Wrócimy na razie na rozwinięcie i narzucimy sobie jakiś inny poziom dla tych dwóch naszych przewodów. Ja już widzę, że na moim rozwinięciu automatycznie ten pionowy odcinek się pojawił. No i teraz w zasadzie mogę tutaj już swobodnie przejść sobie do zakładki z armaturą, wybrać sobie zawór i umieścić go bezpośrednio na przewodzie. Oczywiście jakbym sobie tutaj kliknęła w ten zawór, przechodząc bezpośrednio do symbolu, jestem w stanie sobie go tutaj wybrać z całego katalogu armatury, ale już teraz nie musimy też tego robić, tutaj chodzi tylko o sam przykład, chodzi o samą możliwość wstawienia tych zaworów na odcinku pionowym. Teraz zagadnienia będą dotyczyły problemów, czyli tego, czego najbardziej nie lubimy. I pierwsze zagadnienie. Program zawiesza się w momencie wybierania zaworu z katalogu. Co może być przyczyną? Tutaj możemy sobie to oczywiście też pokazać i wytłumaczyć. Ja tylko nadmienię, że ten problem często występuje czy to w momencie wybierania chęci wyboru z katalogu symbolu grzejnika, symbolu armatury, czy też wybierania stacji meteorologicznej w programie OZC. Często jest tak, że pracujemy na dwóch monitorach, później jeden z tych monitorów jest wyłączony albo przenosimy się gdzieś na laptopa i w programie okno, które domyślnie wyświetlało nam się na tym drugim monitorze, w dalszym ciągu się nam tam wyświetla. Po prostu chodzi o to, że okno gdzieś zostało wyświetlone i my fizycznie tego przed sobą nie widzimy. I w takiej sytuacji no, program zachowuje się tak, jakby się zawiesił. Nie jesteśmy w stanie niczego kliknąć, tak, bo mamy aktywne to okno, którego nie widzimy. I tutaj możemy sobie przejść do tego momentu. Pojawia mi się okno z zestawem armatury z katalogiem i w tym momencie, gdybym ja to okno miała tak przesunięte, żebym go nie widziała, to klikając, program zachowuje się tak, jakby się po prostu zawiesił. I w takiej sytuacji, w momencie, kiedy wiem, że gdzieś to okno zostało wyświetlone, ale ja tego nie widzę, mogę sobie skorzystać z kombinacji klawiatury Alt-Spacja. Pojawia mi się tutaj takie okienko, klikam z kursorów, ze strzałek, które mam na klawiaturze, strzałkę w dół, i mam przenieść i w tym momencie wybieram sobie Enter. I tymi strzałkami na klawiaturze przesuwam to moje okno do momentu, kiedy nie będę go widziała w pełni. Czasami może się okazać rzeczywiście tak, że nawet tego fragmentu nie widzę i muszę przesuwać tutaj intuicyjnie, tak, po prostu do momentu, kiedy to okno nie pojawi się na moim właściwym monitorze. I w tym momencie, jeżeli już się pojawiło, to po prostu mogę sobie kliknąć już kursorem myszy i w ten sposób to okienko zostaje już w tym miejscu, w którym fizycznie być powinno. Jeszcze raz powtórzę, to była kombinacja klawiatury Alt-Spacja, później strzałka w dół, żeby przejść do opcji przenieść i kursory z klawiatury góra, dół, strona prawa, lewa i możemy sobie to okno przywrócić na właściwe miejsce. I teraz kolejny problem dotyczy programu OZC. Wykonując import modelu 3D, program pomija ścianę wewnętrzną. Więc kolejny raz idziemy do programu OZC. Tutaj mamy zakładkę z pomieszczeniami. I przejdziemy sobie do naszego pomieszczenia 204. No, tutaj ewidentnie mamy widoczną ścianę wewnętrzną. Wykonamy sobie nasz import modelu 3D. i idę do pomieszczenia 204. I po wykonaniu importu modelu 3D mogę powiedzieć, że widzę, że nie widzę tego fragmentu ściany. Teraz kolejny raz przechodzę sobie do zakładki z kondygnacją i w tym miejscu kliknę sobie w strefy pomieszczenia. Ta strefa pomieszczenia rzeczywiście jest. Moja ściana wewnętrzna jest w obszarze tej strefy, ale wierzchołki strefy pomieszczenia nie przechodzą mi tutaj w osi ściany. Mam po prostu nieprawidłowo zadeklarowaną strefę pomieszczenia. Muszę ją teraz usunąć. Wybieram jeszcze raz na przykład wstawianie strefy dookoła kursora. Wpisuję sobie tutaj ten mój symbol 204. Klikam w obszarze, który jest zamknięty ścianami. I w tym momencie już ta nasza strefa pomieszczenia, takiej wierzchołki, przechodzą w osi mojej ściany wewnętrznej. I w tym momencie kolejny raz wykonuję import modelu 3D. Idę do pomieszczenia 204. I tutaj już ta ściana wewnętrzna jest widoczna, czyli program prawidłowo się zachował, program prawidłowo zaimportował mój model trójwymiarowy wraz ze wszystkimi przegrodami. I w raporcie z Audytora EKO nie wyświetlają się nam wszystkie wykresy. Tutaj to jest rzeczywiście częsty problem, z którymi Państwo dzwonicie, że program zachowuje się nieprawidłowo, ponieważ w raportach nie wyświetla nam wszystkich wykresów, wszystkich danych, które powinny zostać wyświetlone. Ja tutaj wyświetlę teraz ustawienia, które zazwyczaj proponuję, żeby były zastosowane i w tym momencie przy tych raportach z programu EKO zazwyczaj wszystkie wykresy, które nam się wyświetlają w programie, zostają przeniesione do raportu. Przejdziemy sobie do programu Audytor EKO. Mamy raport zarówno dla analizy ekonomicznej, jak i ekologicznej i tutaj prawy przycisk myszy i eksportuj do RTF. I teraz tak, eksportujemy wszystkie strony, obrazy, dzielenie na strony mamy zaznaczone i tutaj musimy mieć zaznaczoną tą ciągłość eksportu. I oczywiście otwórz po eksporcie. Wybieram OK, niech to będzie raport 1. I w tym momencie już tutaj wszystkie te wykresy, które fizycznie powinny się wyświetlić, tak, które mam w programie, zostają wyświetlone. Jeszcze tutaj za moment przejdziemy sobie bezpośrednio do raportu z EKO, żeby sobie to zobrazować. Tutaj oczywiście ten raport ma ponad 50 stron, ponieważ mamy 4 warianty w przykładzie i wykonujemy analizę zarówno dla zarówno ekonomiczną, jak i ekologiczną. I w tym momencie możemy sobie tutaj też sprawdzić, że rzeczywiście te same wszystkie wykresy zostały przeniesione i wygenerowane. Tutaj oczywiście też polecam, żebyśmy sobie to przetestowali po szkoleniu sami i mam nadzieję, że wszystkim nam to zadziała. Jeżeli chodzi o przydatne funkcje w naszych programach, mamy coś takiego jak wybiórcze wskazywanie obiektów. Żeby w ogóle skorzystać z tej funkcji, musimy sobie kliknąć tutaj w tą ikonkę. I w tym momencie możemy wskazać dokładny symbol, tak, dokładne elementy, które mają zostać zaznaczone. Ja tutaj miałam wybrane grzejniki, mogę pokazać to na przykładzie grzejników. I tak, jeżeli mam grzejniki, jestem w stanie wybrać je sobie na moim rysunku, ale nie jestem w stanie wybrać żadnego przewodu, źródła ciepła, tak, to jeżeli chodzi też o te inne elementy innych systemów, tym bardziej nie. Jak wybiorę opcję zaznaczenia wszystkich elementów, automatycznie też program zaznaczy mi tylko i wyłącznie grzejniki. Więc jeżeli na przykład chcemy coś usunąć, chcemy coś zamienić i mamy bardzo dużo elementów na naszym rysunku, tutaj ta opcja wskazywania i zaznaczania jest na pewno bardzo dobra, ponieważ przez zwykły przypadek nie jesteśmy w stanie sobie czegoś usunąć, czy też wykonać jakiegoś błędu. W tym momencie zaznaczamy sobie grzejniki albo zaznaczamy sobie tylko i wyłącznie przewody i już tutaj żadnego grzejnika, żadnej armatury, żadnego źródła ciepła nie usuniemy, nie zamienimy. Wiemy, że tylko i wyłącznie te elementy, które wskażemy w opcjach, będą zaznaczone. I oczywiście tutaj też często może się to okazać, że włączymy sobie tą opcję, zapomnimy i program niczego nam innego nie chce zaznaczyć, tak? Więc wystarczy, że po prostu wybierzemy zamknij i program już wraca nam do takiego normalnego trybu pracy. Kolejne zagadnienie, skróty klawiszowe. Tutaj jest taka ikona z klawiaturą i w zasadzie możemy sobie sami stworzyć skróty, z których będziemy korzystać. Ja tutaj dla kotłów stworzyłam sobie skrót K, stworzyłam sobie skrót W. Możemy sobie tak samo przejść na przykład do zakładki z grzejnikami, wpisać sobie tutaj G i w tym momencie w zależności jaki skrót do jakiego elementu, do jakiej nazwy urządzenia sobie przypiszemy, to oczywiście to wszystko zostanie wtedy automatycznie wstawione. Ja teraz z klawiatury wybrałam G, został automatycznie wybrany grzejnik. Wybieram sobie W, kocioł wiszący. Wybieram K, jest kocioł stojący. Wszystkie te skróty oczywiście możemy sobie tutaj indywidualnie dobrać i myślę, że jeżeli rzeczywiście będziemy z nich korzystać, to te skróty są w stanie też zoptymalizować naszą pracę i zdecydowanie ją skrócić. Malowanie rysunku poprzedniej, następnej kondygnacji. Oczywiście tutaj ta funkcja już była i kojarzymy ją jako funkcję malowania poprzedniej kondygnacji, ale w tym momencie możemy sobie sami wybrać, tak? To jest ta ikonka na pasku. Czy ma być pokazywana poprzednia kondygnacja, następna, czy też następna i poprzednia? I tutaj w momencie, kiedy w zależności oczywiście co sobie wybierzemy, program nam maluje w tle na przykład następną kondygnację. Oczywiście tutaj to jest tylko taki rysunek, tak? Zwykła grafika nie jesteśmy w stanie, wyświetlając sobie tej następnej czy też poprzedniej kondygnacji, niczego usunąć i niczego zepsuć, ale w momencie, kiedy wstawiamy sobie piony albo chcemy sprawdzić, co było w danym miejscu na poprzedniej czy następnej kondygnacji, to oczywiście myślę, że ta funkcja jest bardzo dużym ułatwieniem. I zapisywanie samodzielnie utworzonych materiałów do osobnego pliku. Tu przejdziemy sobie do programu OZC i zakładka materiały. Często jest tak, że Państwo tworzą sobie jakieś nowe materiały, no i chcemy je przenosić, tak? powiedzmy, nie wiem, z jednego komputera na drugi komputer, czy też przechodząc z niższej do wyższej wersji programu. I w momencie, kiedy zaznaczymy sobie tutaj kilka tych naszych symboli z materiałami, możemy kliknąć na taką dyskietkę. I to jest opcja zachowaj w pliku. I w tym momencie program zapisze nam to do osobnego pliku i później jesteśmy w stanie za pomocą otwórz z pliku otworzyć sobie te nowo zapisane materiały na innym komputerze, czy też w nowszej wersji programu Audytor OZC. Jeżeli chodzi tutaj o te nasze zagadnienia, które zostały na dzisiejsze szkolenie zaplanowane, to udało nam się tutaj przejść już do samego końca. Ja jeszcze tutaj pokrótce, tradycyjnie też postaram się Państwu powtórzyć w skrócie. Czym różni się wersja Basic od Pro? Wersje Pro współpracują z Revitem, wersje Basic nie współpracują z Revitem. Dodatkowo w OZC Pro możemy generować świadectwa energetyczne. Ograniczenia wersji próbnej audytora. Przez 14 dni możemy bez żadnych ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji programu Audytor. Dodatkowo, tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o wygaszenie się wersji próbnej, licencji próbnej w programie SET, program SET w dalszym ciągu będzie się uruchamiał, tylko będzie działał z funkcją przeglądarki projektów. Na świadectwie nie zostają wyświetlone wszystkie przegrody, których użyto w projekcie. W zakładce przegrody jest taki przycisk na świadectwie i w zależności, czy on jest wybrany, czy nie jest wybrany, wtedy wszystkie te przegrody, których użyliśmy, mogą zostać wyświetlone albo możemy je indywidualnie ukryć. Dlaczego strumień powietrza infiltrującego dla stref i grup nie jest sobie równy? To wynikało z normy 12831 i z mnożników, które są uwzględniane dla całego budynku, dla części budynku, a dla pojedynczych pomieszczeń. Jeżeli chodzi o Audytor OZC, czy można rozdzielić obciążenie cieplne z jednego pomieszczenia do drugiego? Można, tylko należy pamiętać, że ten rozdział obciążenia jest 100%. Możemy go podzielić oczywiście, nie wiem, na 50 i przenieść do dwóch różnych pomieszczeń, ale nie możemy rozdzielić 20%, a 80% zostawić dla tego jednego pomieszczenia. I też należy pamiętać, że obliczenia, wyniki obliczeń po rozdziale zostaną uwzględnione w zakładce wyniki dane dla programu CO, a w zestawieniu pomieszczeń w dalszym ciągu będzie to pierwotne obciążenie cieplne, które zostało wyliczone. Jak wprowadzić grzejnik podłogowy bez izolacji? Wystarczy włączyć sobie szczegółową konstrukcję grzejnika. Jak wprowadzić zawory na odcinkach pionowych? To tutaj mamy na prezentacji, że wystarczy, że wstawimy sobie pion i z dwóch stron przewody zadeklarujemy z innym poziomem i wtedy na rozwinięciu automatycznie pojawia się taki odcinek pionowy i na nim możemy sobie wstawić nasz zawór. I problemem zawieszanie się programu w momencie wybierania zaworu z katalogu, czy też stacji meteorologicznej, czy grzejnika. Tak jak Państwu wspominałam, często jest tak, że pracujemy na dwóch monitorach i program domyślnie takie okienka wyświetla nam na, można powiedzieć, drugim monitorze. I w momencie, kiedy my przechodzimy później na jeden monitor, na laptopa, wtedy po prostu to okno w dalszym ciągu pojawia się nam na tak zwanym drugim monitorze i my go nie widzimy. Więc w momencie, kiedy wydaje nam się, że program się zawiesił, wybieramy sobie z klawiatury Alt-Spacja, pojawia nam się okienko i musimy wtedy przejść strzałką w dół do funkcji przesuń i później strzałkami z klawiatury musimy to nasze okno przywrócić na właściwe miejsce, tak żebyśmy je widzieli. Program OZC, wykonując import modelu 3D, pomija ścianę wewnętrzną. Tutaj zazwyczaj problemem jest to, że wierzchołki strefy pomieszczeń po prostu nie przechodzą nam przez oś danej przegrody, tak, tej naszej ściany wewnętrznej. I problem dotyczący raportu z EKO, nie wyświetlają się wszystkie wykresy, to tutaj wspomniałam Państwu, jakie proponujemy wybrać ustawienia, tak żeby te raporty rzeczywiście zostały przeniesione do Worda. I tutaj przydatne funkcje, o których mówiłam. Wybiórcze wskazywanie obiektów, jeżeli na przykład musimy coś zmienić, coś usunąć, to w ten sposób mamy, można powiedzieć, że pełną świadomość, że nie usuniemy czegoś przez przypadek i przez przypadek nie popełnimy jakiegoś błędu. Skróty klawiszowe, czyli tutaj indywidualnie możemy sobie wybrać skróty, przypisując na przykład pojedyncze literki do danych elementów i w tym momencie, wybierając z klawiatury taki skrót klawiszowy, program automatycznie będzie nam wstawiał czy to przewód, czy to źródło ciepła, czy grzejnik. Malowanie rysunku poprzedniej i następnej kondygnacji. Tutaj możemy sobie też indywidualnie wybrać, co ma być malowane na tym rysunku. I zapisywanie samodzielnie utworzonych materiałów do osobnego pliku. Czyli tutaj wszystkie materiały, które sobie wprowadzimy, które sobie dodamy, możemy zapisać do osobnego pliku, wybierając przycisk z dyskietką w zakładce materiały i w tym momencie ten osobny plik później możemy sobie podczytać do innego, na przykład do programu, który jest zainstalowany na innym komputerze i możemy z tych materiałów sobie skorzystać. Ja chciałam Państwu bardzo podziękować za poświęcony czas i chciałam Państwa zaprosić oczywiście na kolejne szkolenia, które będą się pojawiać. Dodatkowo też, jeżeli po tym szkoleniu będą mieli Państwo jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Mój adres mailowy marczewska@sankom.pl. Wyświetlam też bezpośredni kontakt do działu pomocy technicznej. I życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.